Dzień dobry Państwu, Jan Fior 2020. Dziś kryzys 2020. Proszę Państwa, dzisiaj o tym, że Polacy się wygrzewają na plażach. O tym, co widać i czego nie widać. Zapraszam Jan Fior. Proszę Państwa, to nie chodzi o to, że Polacy się wygrzewają na plażach, że to dobrze czy źle, ale po prostu, że Polacy w ogóle zrobili sobie wakacje od polskości, od siebie, od kraju, od własnych problemów. Zachowujemy się jak samobójcy. Ja tak to widzę. Bardzo jestem tym przejęty, bo jak Państwo wiecie, że jestem człowiekiem emocjonalnym. Nie potrafię udawać czegoś, czego nie przeżywam i nie potrafię ukryć tego, co przeżywam. Bo taki mam charakter. Wydaje mi się, że nikogo nic nie interesuje, a jeżeli interesują, to tylko dwie bzdury. Jedna, jak uchronić Ukrainę, jak uratować Ukrainę i drugie, jak powtórzyć sukces PiSu. To są dwie sprawy, na których się teraz skupia cały naród. Proszę Państwa, to co odbiór tego filmu, który nagrałem, uważałem, że to chyba najlepszy film, najlepszy, taki najbardziej znaczący film, jaki nagrałem w życiu, ponieważ on pokazuje kulisy pewnego zjawiska, zbrodni, którą chcą inni dokonać na nas. Między innymi na nas, na świecie, ale na nas tak samo. I w dupie wszyscy to mieli i mają. Po takiej złej oglądalności to jeszcze nie było. Poza garstką, bardzo mi miło, dziękuję Państwu bardzo, tej garstce wiernych ludzi, którzy myślą i rzeczywiście też się przejmują tym, co się dzieje. Próbują to zrozumieć i jakoś przeciwdziałać, albo przynajmniej dowiedzieć się, czemu przeciwdziałać, czemu należy przeciwdziałać, a reszta po prostu olewa. Proszę Państwa, pomoc, jak powiedziałem, pomoc dla Ukrainy, ale pomoc militarna, nie w sensie jakiejś walki o suwerenność Ukrainy, bo Ukraina nie walczy o suwerenność. Ukraina walczy o to, żeby utrzymać istniejące status quo i to status quo, proszę Państwa, istnieje od wielu lat. To są rządy oligarchicznej grupy, która teraz korzysta z pieniędzy pompowanych przez Zachód, między innymi przez nas i się tam, prawda, nieźle bawi tym wszystkim. Kupuje sobie różne nieruchomości w interesujących Toskaniach, prawda, na Florydach i gdzieś tam jeszcze, w Londynie. A naprawdę, a ludzie giną, ci biedni, zwykli ludzie giną. My ich w pewnym sensie na te wojny wysyłamy, wzmacniamy jakby ich motywację, zmuszamy w pewnym sensie, żeby poszli na wojnę, zamiast uświadomić temu narodowi, że dzieje się źle i powinni jak najszybciej podpisać pokój i zająć się swoimi sprawami, tak jak i my. To my pchamy ich do wojny i jeszcze im ładamy więcej amunicji w ich karabiny, w karabiny wroga, żeby, no właściwie wszystko jedno, czyje karabiny, ale w ich karabiny, żeby wróg miał większą motywację do zabijania. Proszę Państwa, rolnicy, sprawa Ukrainy, no patrzcie się, jak nieroztropnie się zachowujemy. Ja mówię, jako naród, bo to jest masowa reakcja. Ja nie oglądam telewizji, nie robię wywiadu z Polakami, ale słyszę, o czym się mówi. I słyszę i czytam te komentarze, które Państwo do mnie piszecie. Bo to komentarze te negatywne piszą masy. To są te rzadkie jednostki, które wpadły na ten kanał przypadkowo i teraz się wyżywają. Pokazują to, co ci wszyscy, którzy oglądają TVP i TVN. Ukraina już zapomniała o pomocy. Ukraina nie Ukraina. Kijów zapomniał. Rząd zapomniał. Bo to nie chodzi o to, oni wcale.
Oni naszej pomocy nie potrzebują, oni potrzebują naszych pieniędzy, ci, którzy rządzą. A ci biedni, którym myśmy pomagali, to oni po prostu są równie zagubieni, co i my. Też nie wiedzą, co z sobą zrobić. Nawet jeszcze się nie sprzeciwiają. Wysyłają swoich braci, swoich siostry, swoich przyjaciół na front, giną i płaczą, chowają, a jak nie, bo nieraz nie chowają, bo też zwłok się nie odnajduje, żeby nie płacić odszkodowania rodzinom. Proszę Państwa, ja się naprawdę boję pisać prawdę, bo teraz to mnie za prawdę pisać, mówić. Ja zawsze pisałem, więc dlatego tak mi się to pisze. Proszę Państwa, boję się mówić prawdę. Teraz mówię prawdę, teraz zawsze mówię prawdę. Jak się boję, to nie mówię. Po prostu nie kłamię, tylko nie mówię tego, co powinienem mówić. Dzisiaj miałem mówić o sytuacji gospodarczej świata, bo też sytuacja gospodarcza świata ma wpływ na to, jak my będziemy żyli. Ale to też nikogo nie interesuje, więc machnąłem ręką. Nie interesuje ludzi. Nigeria. Sprawa Nigerii. To jest sprawa, proszę Państwa, fundamentalna, bo naprawdę naszym wrogiem nie są Rosjanie. Naprawdę naszym wrogiem to jest Zachód. Głównie Stany Zjednoczone, a w tych Stanach Zjednoczonych ludzie, którzy nimi rządzą, to są globaliści. To jest ta sitwa. Cholera, nie wyłączyłem, zaraz to wyłączę. Bo mi się... Przepraszam. O, już wyłączę. To jest ta sitwa, proszę Państwa, która żyje z tej wojny. Żyje, kradnie, zabija też dla pieniędzy. I proszę Państwa, jednym z elementów tego najgorszym chyba, najbardziej brutalnym, najbardziej najskuteczniejszym po tej ostatniej epidemii, to jest, proszę Państwa, społeczeństwo bezgotówkowe, likwidacja gotówki. I mamy przykład kraju, na którym dokonała się zbrodnia, czy usiłowano dokonać zbrodni pod tytułem likwidacja gotówki, zamordowanie połowy narodu. Tak, bo do tego to się sprowadza. I to samo chcą zrobić z nami i to nikogo nie interesuje. Jeszcze mają Państwo pretensje, że facet mówi, jak on ma mówić, co on jest. On jest Waszym jakimś wynajętym przez Was mówców, który ma Wam, nie wiem, śpiewać, rymować? Mówi świetnie, bo to jest mądry człowiek. Rozumie to, co mówi, a że czasami jest albo przejęty, podenerwowany, albo po prostu brakuje mu słowa, bo od 40 lat mieszka poza granicami Polski, no to jest naturalna sprawa. Każdemu z Was, jakbyście się przyszli, przecież ja widzę, jakie są te komentarze, jak niechlujnie albo źle napisane. Dlatego, że też chcecie coś szybko powiedzieć. To wyobraźcie sobie, jak można być takim chamem, żeby krytykować człowieka, który chce Wam pomóc. Nam pomóc, Wam pomóc. Jak można, kto to widział, te takie głupie komentarze, te takie absurdalne wpisy, że nie da się tego słuchać. I on nie słucha. On nie słucha, ale już napisał, że się tego nie da słuchać. Nic nie wie. I dalej nie będzie wiedział. Potem mu zabiorą pieniądze, jak mu zamkną konto z powodu tego, że nie wiem, że uderzył w twarz jakiegoś działacza z Davos, albo powiedział coś złego na jego temat, to wtedy się będzie martwił. Proszę Państwa, poparcie dla szaleństwa, jakiemu się oddaje nasz rząd, to jest dla mnie choroba narodowa. To jest to, że powiedziałem, że jesteśmy na wakacjach, ale my jesteśmy intelektualnie na wakacjach. Jak można popierać, wspierać? A po czym poznaje? Po tych sondażach poznaje. Prawie 40% ma ugrupowanie, które dąży do tego, żeby była wojna. Dąży do tego, żeby nas zniszczyć tak samo. Nie tylko wojną, nie tylko tym, no Ukraina, cały ten konflikt ukraiński to jest też podgrzewany. Teraz z Białorusią, jak tam chcą na Białoruś wejść, żeby judzić Rosję. Co nam to da? Oni może uciekną, ale też ich dobrze. Też głupstwo robią. Ale to są ludzie słabej kondycji intelektualnej, więc oni niech sobie robią błędy, ale my nie możemy robić błędów.
Proszę Państwa, od tu w cieniu tych wszystkich sporów, no już ja mówię o rolnictwie. Znaczy, patrzcie, co z rolnictwem się robi. Mamy, to jest żywią i bronią. Zawsze podawało się rolników jako bohaterów tego narodu, prawda? Że i nie tylko żywią, nie tylko naród żywią, ale bronią. No tam różnie to z tym wszystkim bywało. Ale zawsze jednak ten naród, który był ciemiężony przez 200 czy 300 lat, trzymany w pańszczy. W dybach pańszczyźnianych, proszę Państwa, przez elity narodu i przez Kościół tak samo, bo Kościół się nie ujął za nimi. I tutaj jako wierzący katolik bardzo mam wielki problem z tym. Dalej jednak chcę o tę Polskę walczyć, ale jak ma walczyć, jeżeli rząd robi mu dywersję. No. Przecież ten handel z Ukrainą, ja rozumiem, żeby to zboże tutaj przychodziło na zasadach równych szans, prawda, żeby każdy mógł, żeby jakiś rolnik, czy jakieś stowarzyszenie, czy jakaś agrounia, czy jakaś spółdzielnia rolnicza, nie wiem, Sandomierza, żeby mogła też kupić to zboże i ewentualnie nim handlować, przetwarzać i tak dalej. Nie, to są wszystko działania celowane. To jest tylko dla wybranych. Tak samo jak na przykład w tej chwili też oczywiście przykryte wakacjami i różnymi i miłością do Ukrainy działania rządu w celu na przykład ujednolicenia, zmonopolizowania systemu faktur dla biznesu. I wszystkie faktury, każdą fakturę, jaką jakikolwiek biznes będzie wypełniał przez system państwowy. I tam będą siedzieć ludzie, znajomi, króliczka, któremu będą mówili, a ten to kupuje tu, od tego po 70, to ty zadzwoń i powiedz mu, że mu da 72. To są tajemnice biznesowe. To jest antykonstytucyjne, antyludzkie działanie, to co robi rząd Morawieckiego z tymi wszystkimi JPK, split payment i teraz te faktury jednolite. Proszę Państwa, JPK, ja też muszę robić JPK. Dlaczego? Bo jestem niewolnikiem, bo zrobiono ze mnie niewolnika. Ja staram się nie robić. Ile się da, to nie robię. Ale grożą mi karami, olbrzymie kary. Przy tych fakturach będą jeszcze wyższe kary. I co? I my się na to godzimy i nikt słowa nie powie, że Konfederacja będzie spisem koalicji. Kto taką bzdurę sobie wymyślił? A nawet jakby to była prawda, to nie jest najważniejsze działanie. Najważniejsze działanie Konfederacji polega na tym, że przypomina nam o pryncypiach, o prawie zasadach prywatnej własności, o prawie do wolności, do wolnej wymiany, do dysponowania własnym majątkiem. To są sprawy, o których mówi Konfederacja. Konfederacja jest też zła. Połowa ataków na mnie to jest, że ja się z tą Konfederacją, nie wiem, ja nie mam nic wspólnego z Konfederacją, poza tym, że podzielam ich zasady, podzielam ich program. I proszę Państwa, to, że Konfederacja, to jest mój jeden grzech, że ja popieram Konfederację. Oczywiście, że jestem przeciwko Ukrainie, nie jestem przeciwko Ukrainie, jestem za Polską. Chcę, żeby polski interes dominował nad ukraińskim interesem. I trzecie, że złoto spadło. Nie spadło, nie spadło tak bardzo. Zobaczcie, co się dzieje. Jak takie kłamstwo, taka sama polityka, jaka jest u nas, jest w Stanach Zjednoczonych. I ludzi okłamują. Fed teraz znowu podnieca ludzi, że podniesie oprocentowanie o 0,25%. A nie co to da? Co to da? Że inflacji nie ma. Jak ma nie być inflacji, jak proszę Państwa, są rekordowe zakupy przez Fed, czy kreacja pieniądza rekordowa znowu. 33 biliony dolarów już przekroczyli. Króciutko, przecież niedawno 32 były. To są, proszę Państwa, liczby tak ogromne, że nawet sobie trudno wyobrazić. I tym kłamią, mamią ludzi. I Amerykanie też są na wakacjach intelektualnych. Nie wiedzą, co się z nimi dzieje. Ale że my to widzimy przecież. Myśmy już przeszli komunę. Żyliśmy 45 lat w systemie, w którym nas okłamywano, który nas oszukowano, ale tak nas jeszcze nie okłamywano jak teraz. Tak nami nie manipulowano jak teraz. Nawet komuniści. Rząd nas zdradza, proszę Państwa. Rząd nas zdradza. Niszczy biznes. BRICS.
też BRICS następne. Mam jedyne, ja ten kanał przeznaczyłem po to, żeby Państwu budować poczucie pewności albo nadzieję, że jest jakaś alternatywa. Ten program mógłby się równie dobrze nazwać Alternatywa 2020, ale Alternatywa 2020 to by było coś takiego jak z przeszłości, że się w 2020 roku alternatywa pojawiła. Jeszcze się nie pojawiła, ona się pojawi, ona się pojawia, tylko trzeba słuchać i trzeba się dostosowywać do tego, do tych faktów, o których ja mówię. Proszę Państwa, BRICS i waluta BRICS i złoto, powrót do złota, to nie są nawet nasze nadzieje, to są fakty. To się stanie. Nie wiem, czy 20, czy 22, czy 24 sierpnia na zebraniu na konferencji BRICS w Johannesburgu. Ale jeżeli nie wtedy, to niedługo potem. To jest wielka alternatywa dla świata. Odpływa od razu sprawa bankowości, centralnej waluty i zmonopolizowania pieniądza w walucie elektronicznej, banku centralnego. Skończy się z tym. Jeżeli pojawi się ta alternatywa waluty BRICS, jeżeli pojawi się złoto jako gwarant pieniądza, to też się pojawi. Pieniądz jest, proszę Państwa, tak silnym narzędziem, że w zasadzie się mu nie możemy oprzeć, bo bez pieniądza nie kupimy, może barter jakiś czas, ale też o barterze też mówili. Właśnie Murzyni nigeryjscy właśnie przetrwali przez te kilka miesięcy bez pieniędzy, bo ludzie nie mieli pieniędzy między 10, 16 powiedzmy lutego, a 29 maja, kiedy przywrócono pieniądz. I zamiast tego słuchać, co się może wydarzyć, jak oni mogą z nami zagrać. Bo oni będą kopiować, bo ten model to jest wymyślony przez pana Schwaba. I Schwaba, przepraszam. I jego kolegów. I ten sam model będzie u nas. I cały nasz rząd pracuje na ten model, bo stojąc po stronie Kijowa, to stoimy po stronie Schwaba. Faktury. Jedne faktury. Czy to jest w ogóle skandal. To JPK. Dlaczego ja mam to robić? Dlaczego ja mam pracować na rozkaz Urzędu Skarbowego? Mam robić coś za darmo. To jest niewolnictwo. Zmuszanie człowieka do pracy bez wypłaty, bez wynagrodzenia. Tu sobie pozapisywałem parę takich rzeczy. Jestem rzeczywiście poruszony. Naprawdę od kilku dni tak cały czas o tym myślę. Nawet miałem... Nie będę zresztą... To ja tam was będę się wynurzał. Proszę Państwa, nie wolno nam myśleć w kategoriach wojny. Nie ma wojny dla nas. Dla nas jest pokój. To nic nie jest złego, jeżeli my nie będziemy się bić z silniejszym. Biliśmy się z silniejszym w Powstaniu Warszawskim i do czego doszło? Co nam to dało? Nic nam to nie dało. Można było inaczej to rozegrać. Zresztą samo się rozegrało. Silniejszy zdecydował. Stalin zdecydował. TVN i TVP to są jedyne właściwie zainteresowania Polaków. To jest to, co mówi TVP. To są jedni i TVN. To jest to samo. To jest ta sama retoryka. TVP to jest rząd, żeby się rząd utrzymał i żeby rząd nas za mordę złapał, a TVN, żeby opozycja nas za mordę złapała. I to jest i o to wam chodzi, Polacy? Cena złota. Teraz martwicie się, że cena jest 1962, nie jest tak źle. Było $100 od rekordu. Jak żeśmy zaczynali, było 1500. Nie zapominajcie o tym. Dolar idzie w kierunku 6 zł, tylko w kierunku 3 zł. Tak mówiłem, polska waluta się trzyma. Dzięki czemu? Dzięki temu, że eksportujemy, że jesteśmy gospodarni. Polacy, ta grupka, która coś produkuje i która działa, jest gospodarna, a reszta tych darmozjadów, którzy tylko z wyciągniętą ręką do rządu czekają na to, żeby im dać, to ich pominąć. Tych ludzi należy tępić. Tępić w sensie, może tępić to jest za mocne słowo, ale ignorować. Oni nie są naszymi partnerami w naszym społeczeństwie, w naszym narodzie. Albo tłumaczyć ich. Wielu z nich nie rozumie. To może tym tłumaczyć.
Poparcie narodu, proszę Państwa, jak można popierać taką politykę? Jak można się na coś takiego godzić? Książki dla dzieci, które drukujemy, właśnie po to, żeby ludzie mieli to odejście od tego modelu pańszczyźnianego, żeby przestali myśleć w sposób niewolniczy, żeby się nie dawali zniewolić, okłamać, oszukać, okraść. To te książki, które żeśmy wielkim trudem, bo to nie jest tak łatwo w tej chwili wejść na rynek, kilkanaście tytułów, które mogą waszym dzieciom i waszym wnukom coś tutaj w mózgu zmienić. To zaledwie 1% słuchaczy kupiło swoim milusińskim, kupiło książki. Lody kupują, na wakacje biorą, do akwaparku, zabawki. To tym dzieci wychowujecie. No to zobaczycie, co z nich będzie. To te LGBT, te wszystkie wynaturzenia, to wszystko powstało właśnie w takich okolicznościach, kiedy nie mówiło się dziecku o zasadach, nie uczyło się go o pryncypiach, nie uczyło się go o tym, co ważne, a co nieważne, co wartościowe, a co niewartościowe, co prawdziwe, a co nie, tylko się mu dawało. Konsumuj, konsumuj, durniu, konsumuj, będziesz takim samym durnie jak ja. Bo Keynes tak powiedział. Proszę Państwa, jest mennica Mazowia, sprawdzony wieloletnimi doświadczeniami praktycznymi, z praktyką waszą, naszą. Dealer papierów, dealer złota, które może nas uratować. Jest alternatywą przed tym, co nam grozi? Oczywiście naganianie, oczywiście złoto jest niczym. Nagrałem film o złocie na podstawie dwóch esejów, dwóch znanych, naprawdę znanych ekonomistów i specjalistów od konserwacji, od przechowywania majątku, przechowywania kapitału. Też zerowe zainteresowanie. Nikogo to nie interesuje. Każdy z nas się ma za niewolnika, prawie, albo nie każdy, albo większość się ma za niewolnika, którego nie stać na złoto. Jak to nie stać? Na lody stać po 6-8 zł za gałkę? To na złoto tym prędzej stać. Możemy dzieciom odmówić loda, możemy dzieciom odmówić akwaparku, ale nie możemy dzieciom odmówić mądrości, wychowania, uczenia ich, co jest ważne, co jest nieważne, co jest prawdą, co jest kłamstwem. To, jak powiedziałem, to nie Rosja jest naszym wrogiem i zagrożeniem, czy wrogiem. Może wrogiem to może jest. A trudno się dziwić, jak my się odnosimy do nich, jak my działamy. Oni też mają swoją historię. Słuchałem niedawno ostatniego przemówienia Putina, bardzo mądrze opowiada. Oczywiście ma pewne odchyły od tego, czego myśmy się uczyli, ale to zamiast, żeby poznać, jak oni odbierają historię, jak oni traktują ziemię, swoje ziemie zachodnie, a nasze wschodnie, jakie oni mają roszczenia o tych ziem, a jakie my, i dyskutować, to my przekreślamy i, nie wiem, za bandytę mamy chyba najwybitniejszego w tej chwili męża stanu. Zobaczcie, jaki zachód, jakich mężów stanu ma. Ukraina walczy nie na rzecz suwerenności, proszę Państwa, swojej, tylko dla dobrobytu swoich oligarchów i tego Kijowa, który rządzi w tej chwili. Sullivana, Blinkena, Bidena i Huntera Bidena też, bo też Hunter Biden przez wiele, wiele lat, a może nawet dalej, żyje z Ukrainy. Zabierał biednym Ukrainkom, które musiały tu 9, 10, 8 lat temu przyjeżdżały do Biedronek, żeby pracować jako kasierki albo sprzątaczki. Zabierał im po 50, po 100, po 150 tysięcy dolarów miesięcznie takie pensje brał z Barismy. Z firmy ukraińskiej, która wolała jemu dać, żeby mieć ochronę wojskową, bo oni mają ochronę w postaci całego NATO. Całe NATO chroni to status quo. To już Amerykanie też to wiedzą, nawet te elity amerykańskie wiedzą. Ale dla nich to jest też gratka, bo oni też na tym zarabiają. Bo jak idzie 10 miliardów na Ukrainę, to z tego 6 zostaje w Stanach Zjednoczonych, 3,5 biorą tamci, prawda, na Kijów, a 0,5 miliarda ewentualnie tam idzie na walkę. Nawet i chyba to nie,
to nie idzie. Nie powinniśmy tej polityki popierać, nie powinniśmy tej polityki usprawiedliwiać. Nie wolno nam w ogóle brać w tym udział. No ale bierzemy. Proszę Państwa, jeżeli uważacie, że się mylę, to mi napiszcie, czym się mylę. Że kto wymyślił taką bzdurę, że Putin, że trzeba Ukrainie pomagać, żeby Putin nas nie zaatakował. Odwrotnie. Pomaganie Ukrainie to jest atak na Polskę. Ale pomaganie militarne, bo pomaganie Ukraińcom to jest akt ludzkiego sumienia. To jest zwykła ludzka pomoc, dobroczynność. I tego na pewno Putin by nikomu, żadnemu Polakowi włos by nie spadł z głowy za taką pomoc. Ale pomoc militarna, udział najemnicy biorący udział. Ilu Polaków zginęło? Ilu ginie dalej? Litwinów. Teraz znowu nowe szaleństwo. Trójkąt lubelski i będziemy z Litwą, z Ukrainą i z Polską powstaną oddziały działające pod egidą NATO. Proszę Państwa, to nie jest NATO. NATO jest inne. Jak nas tam wyślą, jak nas uwikłają w tę wojnę, zabiją tych naszych chłopaków i jeszcze nas będą zabijać, bo jesteśmy wtedy wrogiem. Jesteśmy wrogiem numer jeden. Może w tej chwili jesteśmy wrogiem numer dwa po Anglii, ale jesteśmy bardzo wysoko na liście wrogów. Ja nie namawiam do tego, żeby się poddawać. Nie ma żadnego sporu z Rosją w tej chwili. Żadnego. Żyjmy jak z sąsiadami. Wróćmy do tych warunków. Unia Europejska też jest dla nas wrogiem w tej chwili. Ja nie wiem, czy Unia Europejska jest takim akurat dla korzystnym rozwiązaniem. A jeżeli nawet nie, to róbmy tak, jak to żeby może się znajdzie. Ja wierzę, że Konfederacja to zrobi. Orban prowadzi bardzo mądrą politykę i mądrzy ludzie tego świata, jak słucham mądrych ludzi tego świata, to wszyscy uważają, że jest najbitniejszym mężem stanu Unii Europejskiej. Przynajmniej po tej stronie. Dlatego i nic się mu nie dzieje. I Węgrom się też nic nie dzieje. Mają taniej ropę. No mają, oczywiście mają inflację, ale to wszystko jest wywołane wojną. To wszystko jest wywołane tym rozdźwiękiem między Unią Europejską a wolnością gospodarczą. Czy dyrektywami unijnymi, a wolnością gospodarczą. Proszę Państwa, to tyle. Tyle sobie pozwoliłem na szczere, że tak powiem, wyznanie. Trochę chaotycznie, ale to w ogóle jest chaotyczna sprawa, bo należałoby na ten temat porozmawiać, godzinami rozmawiać i tłumaczyć sobie każde słowo, każde nieporozumienie, każdy znak zapytania. To są ważne sprawy i tu jest szansa taka na tym kanale. Możecie, ja nikomu nie odbieram głosu, nieprawdą jest, tam mi ktoś pisze, że pan mnie wyłączył i tak dalej. Może wyłączyłem, bo jakieś chamstwa pisał albo jakieś bzdury napisał. To ja wyrzucam, jeżeli kłamie. Ale albo takich, którzy się pokryjomo reklamuje z jakimiś tam schematami finansowymi, bo są też tacy. To wyrzucam. Ale tak to każdy. Proszę bardzo, piszcie sobie. Dziękuję, pozdrawiam Was. Dziękuję za to, że jeszcze mnie słuchacie. Ale myślę, że to wam na dobre wyjdzie. Tym, którzy mnie słuchają, to na dobre wyjdzie. Nie wiem, czy ktoś jest taki, kto napisał do mnie ktoś, że stracił na złocie, posłuchał mnie, kupił złota i stracił 10%. Ja mówię, to ukradli panu złoto? Ukradli panu 10% złota, to na policję zadzwonić. A złoto, jak się kupiło 300 gramów, to się ma 300 gramów, proszę państwa. To jest tak. A jak się ma 300 zł, czy 300 tysięcy złotych, to co godzinę się ma mniej. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Do widzenia.